Dzień dobry, witam was w ten jakże piękny środowy popołudniek. Ja jestem Mr. Mary i chciałbym, żebym nasz czytający zabrał na chwilę głos. Dzień dobry, z tej strony Karmilen, będę waszym czytającym w najbliższej przyszłości. Po pierwsze mam zaszczyt poinformować, że incentive dla tego rana został osiągnięty, więc zamiast kategorii All Maps zobaczymy kategorię 100%. Możecie sobie klasnąć tak z 2-3 razy. A tak poza tym to mamy jedną donację od Grivo z komentarzem, co jest 9 plus 10? I ta donacja jest na kwotę 21 zł. Także Mary, tutaj... Nie, jest jestem po biochemii, nie umiem liczyć. Dobra, więc WHL Tower 2 to jest kontynuacja bloku wież. Tak jak powiedział Karmilen, to jest kategoria 100%. Dlaczego to jest 100%? Przejdziemy do tego potem, jak nie zapomnę. Więc już without further ado, to jest modo Half-Life'a i będę tłumaczył po drodze, więc ja już tutaj wpisuję moją piękną komendę na początek rana. I widownia razem ze mną. 3, 2, 1, rura. Więc TWHL Tower 2 to jest mod do Half-Life'a stworzony przez społeczność forum TWHL, czyli The Whole Half-Life, kręcącej się wokół tworzenia modów map do nasilniku Gold Source. To jest i motyw jest taki, że za chwilę zeskoczymy na sam szczyt wieży. Wieża ma 24 piętra, jak i się będziemy sobie złazić w dół tej wieży. Motyw jest taki, że każde piętro to jest inny maper, który dostał po prostu takie zadanie. Masz piętro, zrób mapę na piętrze. To jest wszystko. Ma się po prostu zaczynać, za chwilę zobaczymy fajną klatkę schodową i ona będzie się bardzo często przewijać, bo ona łączy te wszystkie mapy. Więc motyw ogólnie jest taki, że coś tam, jakiś security lockdown, coś tam, ten koleś kiedyś się tam przewinął w jedynce, no różne takie rzeczy. Więc ogólnie to jest mod, z racji tego, że mod do Half-Life'a to na dole tutaj, tam gdzieś jest, tu jest timer, który odejmuje loady, na samym dole mojego ekranu jest prędkościomierz. Gramy na silniku steamowym, więc niestety mamy odcięcie prędkości około 550 hammer unitów na sekundę i lecimy. Więc to jest pierwsza mapa, tutaj musimy uważać na laserki, zakręcić sobie wajchą, żeby wybuchły tam drzwi, gdzie trzeba. Ja sobie tu skręcę, wezmę hapsy. Lecimy dalej. Tutaj będę uważał, żeby na laserek nie wskoczyć, zabiorę sobie stąd łom, żeby trochę dłużej przeżyć. Schodzę tutaj rozwalam sobie przejście. Tutaj też bym chciał też ominąć te laserki, jakbym mógł. No nie udało się niestety, ale strata to jest na jakieś 60 jenów. Wciskam tu wajchę. I teraz co wyróżnia ten run od innych kategorii? To jest kategoria 100% i w tej grze są znajdźki, o takie płyty CD. Więc będę chciał zebrać, każdy level ma jedną płytę CD, więc będę chciał zebrać po płycie CD na każdym poziomie. Więc to jest pierwsze piętro. Tutaj cel jest prosty. Musimy powbijać wszystkich zombiaków. Kolego, stanąłeś mi... Kolego, kurde, cringe. O, dobra, poszło. Z reguły padają na pestkę w głowę, ale to muszę umieć strzelać w głowę. Tutaj jest Vortigaunt, zabiorę tę płytkę. Więc TWHL Tower 2 to, tak jak sama nazwa wskazuje, to jest sequel do TWHL Tower 1, który miał bardzo podobny motyw, tylko się wchodziło na górę wieży zamiast schodziło się z niej. Więc tutaj wybiliśmy już zombiaków, zebraliśmy płytę. Tu jest zombiak 1, zombiak 2 i już możemy uciekać. A, tu też muszę rozwalić, to tego nie wiedziałem, dobra. To lecimy dalej, tu otwieramy drzwi i koniec tej mapy. Więc schodzimy sobie już tutaj. Kolejne piętro. Powiedziałem kolejne piętro. Cześć. Ja tutaj sobie posiedzę cicho. Posłuchajcie sobie tego pięknego fanowskiego G-mana. Step inside and the experiment will commence. No dobra, eksperyment się komencuje. Tutaj taki mały strat, będę troszkę... Nie ma tutaj takiego... W tym modzie nie ma aż takiego zastosowania dla tego. Aczkolwiek ogólnie w tej grze, w Half-Life'ie, silnik Gold Source, czyli czego byście nie grali, Half-Life, Blue Shift, Opposing Force, cokolwiek co jest na singlu, to manipulowanie klatkami będzie rzeczą. Chcę duże klatki, żeby szybciej nabierać prędkości podczas banehopowania. Banehopowanie, czyli skok na scrollu, wiadomo.
Będę chciał małe prędkości klatek, żeby się NPC szybciej obracały, bo prędkość ich obrotu jest zależna od klatek. Przy okazji tutaj zaznaczam, to nie jest ta najnowsza wersja Half-Life'a na 25-lecie, tylko to jest taka starsza wersja Half-Life'a. Taka starsza, ale nie najnowsza, ale nie najstarsza, jeżeli to robi sens. Dobra, idziemy. Patryman nas wypuścił, więc ja tutaj wyciągnę sobie granat, zrobię tak. Wyjaśniłem, lecimy dalej. Bo tutaj musiały się drzwi otworzyć, żeby go wyjaśnić. Tutaj sobie rozbiję to szkło zawczasu. Tutaj sobie podepchnę tu. Dobra. O, fajny buścik. Pierwszy raz mi się taki zdarzył, ale optymalny. Ok, więc kolejna płytka, jak wejdę na tę kanapę, kolejna płytka się gotuje tu. Płytka się ugotowała. Idziemy dalej. Ok, więc tutaj będzie taki troszkę newralgiczny moment tej mapy, ponieważ tu się mogę w jednym momencie zacząć. Tego kolegę trzeba wyjaśnić, tu otworzyć szafkę. Z szafki wyciągamy kluczyk. Kluczyk został wyciągnięty. Idziemy dalej. Tego kolegę miniemy, tu sobie otworzymy. Ciąg za wajchę, wajcha pociągnięta. I teraz uwaga, będziemy sprawdzać, czy gra uda. Ta winda to jest potężny run killer. Potężny run killer, ponieważ windy na silniku Gold Source potrafią nie działać. Potrafię się w nich zaciąć, jak będę zjeżdżał, ale tutaj się udało nie zaciąć, więc ja idę tutaj, wciskam guziora i jak będzie się tutaj rzeczy robiły, jak się będzie portal wyłączał, to ja oddaję na głos do studia. Dzięki ślicznie. Po pierwsze, mamy 3000 zł. Jo! A to stało się za sprawą donacji od Luigi'ego na kwotę 250 zł. Klask. Z komentarzem pizza. I tym samym Luigi domknął nasz incentyw na dodatkowe utrudnienia w Itch.io i cała reszta tej kwoty poszła na wybór broni na łuk. Kadesio. Dzięki ślicznie. I bardzo ładnie. Naprawdę super robić roboty z tymi donacjami. 3000, a nawet się dobrze jakoś event nie zaczął, naprawdę. Jest świetnie, Miozio, super. Tak, o takie GSPS-y walczyłem. Jak tutaj siedzę 7 lat, to zawsze chciałem, żeby coś tak, to znaczy chciałem. Fajnie, że wyszło. Dobra, jesteśmy gotowi. Żyćko, wyłączyliśmy portal i idziemy teraz tutaj wyjaśnić. Więc tutaj, żeby wyjaśnić, rzucę jedną minę i drugą minę. W sensie to są takie plecaczki, zaczele, że rzucam je i potem jak kliknę lewy, to one zrobią boom pierdut. Tylko, że mam tutaj tak jakby dwoje drzwi i trzy miny. Da się to zrobić, aczkolwiek będzie... powinno dać radę. Więc tutaj najpierw zrobią pierwsze drzwi boom pierdut. I teraz drugie drzwi i idziemy. Bo musiałem tutaj zabić kolego. Trochę cringe popełniasz. I elegancko. Więc teraz mamy jeszcze więcej tego pięknego G-mana. Of descent. But should I require a capable accomplice, let's just say that in time we shall meet again. No i to było to piętro. Tak w ogóle możecie tutaj zauważyć, że jest takie fajne drzwi, które nam zabiera ammo i daje żyćko. Okej, więc kolejna mapa. Tutaj motyw jest taki, że Tutaj jest mail, w którym ktoś napisał: kurde, Stefan, słuchaj, bo tak, przywaliłem się do ciebie, że masz kurde za nudną wieżę, ale nie musiałeś całego piętra robić na piramidę. Więc tutaj zaczynamy. Piramidę, zagadki, Tomb Raider, te sprawy. Elegancko, dobra, więc tutaj klasyka, opadający sufit, to widzicie, że sobie tutaj opada? Nie wiem, powinien... O, teraz opada, dobra, działa. Chwilę, o, teraz powinien działać. Guziory mi nie działy, to jest first. Dobra, tutaj są dzidy, które dzidają, ale to sobie po prostu przejdę. Tutaj zebrałem kolejną płytkę. Płytka zebrana, idziemy dalej. Do zdjęcia ustawione i teraz my uciekamy, bo się wszystko zasypuje, bo wzięliśmy płytkę. I teraz po prostu przejść szybko, speedrun i wyszliśmy. Idziemy, kolejne piętro. Tutaj płytka jest trochę risky. Będę chciał się zebrać szybko.
ponieważ tutaj będzie taka długa animacja otwierania się. Nie mogę zobaczyć Zola, teraz mam właśnie ważne rzeczy do robienia, bo muszę wejść tu na kamerę i tu pobiec. Ale wierzę, że świetnie na tym zdjęciu wyszedłem, jest zawsze, wychodzę świetnie na zdjęciach. W sensie na zdjęciach najlepiej, nie wiem jak zresztą. Więc tutaj jest ogólnie takie wielkie, powinno być takie wielkie bobo, ale się animacja... A, ono dalej bije. Jaki jest, dobra, to nieważne. Myślałem, że będzie easy, ale nie będzie easy. Kodzik to 2, 4, 9. Dobra, to biegamy. Teraz jest risky, bo dostałem po mordzie. Dobra, więc zagadałem się, więc teraz będzie, kurde, nieciekawie. Jido! Cię, kurde, śmieszki już odzywa. Nają na widowni. No, ajajaj. Dobra, to będzie, o! Dobra, biegamy, 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 otwieraj. Zapis. Dobra, uratowaliśmy to jakoś. Więc tutaj musimy zebrać... Musimy zebrać o ten właśnie kluczyk. Jido! Okej, elegancko. Zapiszę. Idziemy. Dobra, wyjęliśmy to, wyjęliśmy baton. Więc tutaj ogólnie z tej windy powinno wyjechać takie bobo i nastraszyć, że w ogóle takie szczęście jest w klatce, ale no czasami się dzieje takie coś, że tu nie działa, co nie? No i właśnie teraz nie działa. O, właśnie, to się powinno stać na początku mapy. Że takie bobo se powinno wyjechać. Ale dobra, ogarnęliśmy to, wyjęliśmy, jest bajer, dobra, idziemy. Tu już się otwiera i uciekamy dalej, ale o nie, bobo. Dobra, kolejna mapa. To tutaj było... A, dobra, słuchajcie, sprawa jest taka, no jesteśmy głodni, jestem głodny, więc wezmę pizzkę. Typowo, nie, jak nie wezmę pizki, to nie mogę iść dalej. Wziąłem sobie łom i teraz skręcę tutaj. O, tutaj sobie skręcę. I tutaj sobie wezmę płytkę. Płytka została zabrana i idziemy dalej. Tak jak powiedziałem, na każdej mapie jest płytka. I teraz, moi drodzy, to jest... No i teraz, moi drodzy, słuchajcie, witam was w moim speedrunie Half-Life'a. To Half-Life to jest klasyczna gra wydana w 98 roku. Ostatnio obchodziła 25-lecie, więc tutaj będzie świetny, po prostu pokaz speedrunowych sztuczek. Musimy tutaj przeczekać na autoscroller. Jak się tutaj autoscroller będzie działo, to ja oddaję głos do studia. Dzięki. Mamy 5 zł wpłacone przez Leblusz. Komentarzem zlew, 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 5 zł. Bydgoszcz! Także oddaję z powrotem. No dobrze, więc tutaj będzie eksperyment. Więc tutaj się będzie odbywał eksperyment, który mam nadzieję nie będzie nieudany. Nie, dobra, ten eksperyment na pewno się nie uda, bo nie ma prostokąta, żebym mógł jego stan sprawdzić. Więc musimy chwilę sobie tutaj poczekać. No tutaj naprawdę musi, no jest autoscroller, musimy zaczekać, aż się zakręci, zamieli, zrobi się tutaj mielone z kryształu, a kryształ zaraz dojedzie. O. No niestety nie możemy sobie tutaj sadzić takich kujek jak w speedrunie. Więc wyjeżdżę teraz próbeczka i wsadzamy próbeczkę i... Udany eksperyment. Boże. I co my teraz zrobimy? Co my teraz zrobimy? Moi drodzy, kurde, kurde. O, cześć. Cześć, tutaj jest raz i dwa i trzy i cztery, dobra. Było ich czterech, a my wystąpiliśmy w pięciu. Idziemy dalej, bierzemy łom. Jest tutaj klasyczna sekcja, gdzie w Half-Life biegamy normalnie przez kanały. Więc będziemy biegać przez kanały. Tutaj przechodzimy. Teraz będziemy sobie biegać po biurze. Teraz będziemy biegać po biurze i teraz będzie wielki skip, bo będziemy pomijać cały rozdział z łażeniem z armią. I teraz idziemy zabić tę wielką mackę. Wciskamy guzik i ta macka już umiera. Tutaj jest piękna animacja, kiedy macka umiera. Ja sobie przeładuję, żeby być na gotowca. Już macka sobie umiera, jest palona. Niedobrze z amunicją, może być nieciekawie. I elegancko. Dobra, idziemy dalej. Więc odpalamy tutaj, zabijamy, więc odpalamy tutaj wajchę, zabijamy tego dziada.
I teraz, moi drodzy, będzie sekcja z pociągiem. Więc robimy sekcję z pociągiem. To była sekcja z pociągiem. Ale słuchajcie, tego nie zobaczycie w normalnym runie Half-Life'a, bo ja sobie cofnę. Ja sobie cofnę i pokażę wam, jak się skipuje sekcję z pociągiem. I skipnęliśmy sekcję z pociągiem. Takie rzeczy tylko na moich, no tylko Twitch TV, Mr. Mary, czy tam Twitch TV gramy, pomagamy, gdziekolwiek. Gdziekolwiek, gdzie mnie zobaczycie, czy zobaczycie mnie tutaj, czy na moim speedrunie, czy nie wiem, w bloku, nie wiem. Mogę wam takie fikoły odwalić. Idziemy dalej, tutaj jest gniatarka, nie ma gniatarka. Tutaj jest maszyna. O, maszyna zabiła. Co? Co? O. Dobra, to czasami się może zdarzyć. Więc tutaj idziemy, open the door, wcisnę sobie wajchę, na tych kolegów nie będę uważał, elegancko, idziemy tutaj, więc teraz idziemy dalej, teraz będzie sekcja, kiedy już wszyscy uciekają, to teraz jesteśmy my kontra kosmici. Kurde, szybko ten Half-Life idzie, przecież on, no tak, bo, no tak, on idzie tak szybko, ale, idzie szybko, ale super szybko. Quadrazit 21 minut robi, ale to jest jeszcze szybsze. Więc idziemy dalej, tutaj będziemy szli na Xen, bo musimy wyjaśnić los kosmitów. Już tutaj musimy się naszykować, ja sobie przeładuję wszystko elegancko, mam digielka, mam szczelbę, mam coś, jest łomik klasycznie. No to tak jak kolega mówi, będziemy musieli wyskoczyć do tego świata, tamtego, tego świata za granicą, czyli chyba do Niemiec i będziemy zabijać jakieś wielkie coś. I to jest to wielkie coś, czym się teleportujemy. Niestety tutaj to załatali, że nie możemy tak jak w, Half-Life'ie sobie po prostu wziąć wziąć strzelajki robakami i sobie po prostu wstrzelić strzelajki robakami, żeby robaki przejęły kill trigger, żebyśmy się steleportowali. Tutaj musimy grzecznie zaczekać. Tutaj musimy grzecznie zaczekać i skakujemy. O, teraz. I teraz się bierzemy, za sekcję z kosmitami. Sekcja z kosmitami zrobiona, to był Half-Pint. Zabieramy płytkę, idziemy dalej. Więc następna mapa, moi drodzy. Memories. Więc to jest niestety mapa typu, to jest mapa bardziej story driven i powiększyłem specjalnie tekst, żebyście mieli fabułę do czytania, kiedy Carmilen mi będzie tutaj nawijał. Dzięki bardzo. Mamy 20 zł od Adreona z komentarzem: o Boże, ujdź kap! I całość leci na łuk w Hadesie. Te żarty przelatują nad moją głową, albo już po prostu jestem za stary. Dobra, idziemy dalej. Poduszeczka. No bo to jest takie memories, że coś tam, nie wiem, nie wiem, jakoś nigdy nie zwracałem uwagi. Po prostu wiem, że tutaj teraz spada łom, bierzemy łom, idziemy dalej. I tutaj będzie, nie wiem, co to kurde jest, baterie? Co to? No to znaczy rozumiem, że Half-Life, no ale kurde, ludzie. Jakiś Xenos, nie wiem. Nie wiem, Xena była dobra gra na PS1, tyle pamiętam. O, tłoczka w sumie można zagrać potem na naszym GSPS-owym kopy party. Więc teraz musimy teraz poczekać, aż to się wszystko przewinie. No to bo akurat ten młodzik jest taki fajny, że ludzie mogli sobie zrobić cokolwiek. I se zrobili cokolwiek. O, spray. Nic, szkoda, że już nie działają prawie nigdzie. No to teraz bomba, bo za chwilę będzie eksplozja. Pragnienia, wybuchnie bomba. Yeah. No, musimy teraz niestety poczekać, bo dalej mamy, że coś tam, ready your stun whale, until it's dark. No, ogólnie to jest bardzo smutna historia. No, open i dobra, i teraz będzie, i patrzcie, tutaj stanę i zaraz będzie tutaj guzior. Zobaczycie, będzie taki guzior, o. O, tu guzior, jeszcze tu guzior. A tutaj to już w ogóle, zaraz będzie trzeci guzior, będzie taki piękny, o, taki biały i... O, guzior, kocham guziory. A teraz mi jeszcze coś... Panie, nie gadaj, daj mnie guziory. Gdzie tu są guziory? Tu są guziory. O. Dobra, więc już jesteśmy bliżej jak dalej na tej mapie. Jeszcze musimy tutaj pogadać chwilę. O, i idziemy dalej. I jesteśmy w Lewiatanie. W Lewiatanie wiadomo jest co? Wiadomo jest co? Nożka. Więc tutaj jeszcze, dobra, więc teraz muszę zrobić faktycznie coś związanego ze speedrunem. Tutaj sobie wskoczę.
O, i zabrałem płytkę i my już jesteśmy tutaj porobieni. Już się zbliżamy do końca mapy, tutaj jest ostatni pitu-pitu i lecimy dalej. Nie wiem, słuchajcie, jakbym miał 13 lat i umiał czytać angielski, to ta historia naprawdę byłaby dobra. To już się zbieramy, powolutku. Zaraz. Już mnie czepię, żeby tutaj się otworzyło. W ogóle ta kategoria 100% polega w TW Hall Tower 2. To jest wymyślona przeze mnie kategoria. Polega na tym, że wszystkie mapy mają znajdźki. Żeby odblokować ostatnią mapę, musimy zebrać co najmniej 50% znajdziek. A ja jeszcze zrobiłem sobie wymyśloną kategorię, że 100% znajdziek. A tak w ogóle musimy zabić tego straszaka. Ale jak się skitrą w kwiatku, to całkowicie nic nie może mi tu zrobić. I już jest wyjaśnione i lecimy dalej. Więc teraz mapka Orange Corp. Więc to jest mapka typu siema, nie chciało mi się voice actingu robić, to zrobię narrację tekstem. Więc to jest teraz jakieś Orange Corporation International. I teraz jakieś Alice mi tłumaczy, że nie ma jakiegoś humanowego personelu i nie będą gritować, bo są unavailable, cokolwiek to znaczy. Więc tutaj płytka będzie szybka. Muszę sobie wziąć najpierw łom, tutaj sobie wskoczyć. Tu sobie przejdziemy, otworzymy, zrobimy sobie tutaj otwarcie własnoręcznie, weźmiemy gnata, bo czemu nie. I teraz musimy się dostać do pokoju CO. Do pokoju CO potrzebujemy karty CO, wchodzimy do CO. I tutaj jest krew, o niej, wchodzimy tutaj, gadamy do Alice. Alice nam mówi, o nie, słuchaj, ja na pewno nie, słuchaj, ja nie zabijam tych ludzi. Ale słuchaj, nie powiem ci, bo nie uwierzysz. Pomyślisz sobie, że ja jestem powolona jakaś, że ja jestem porąbana. Pomyślisz sobie, że ja myślałem, że na GSP się 3000 uzbierało w jeden dzień, ale uzbierali. Ale słuchaj, dobra, powiem ci, ale w życiu mi nie uwierzysz. Słuchaj, porąbana sytuacja. Alien Ghosts. Nawet nie Aliens, Alien Ghosts. Nie mylić z Zombie Ghosts, którzy byli w Half-Life Consequences. Więc teraz sprawa wygląda tak, że Alice była taka mądra i zamknęła wszystkie duchy w drukarni. Więc i będąc mądrymi użytkownikami broni palnej, co idziemy zrobić? Wciskamy ten guzior, o którym prawie zapomniałem i otwieramy sobie drukarnię. I teraz są zombie duchy i teraz alien duchy, więc ja idę tu, wciskam guzior i autoscroller już leci, więc ja już tu tylko tłumaczę. A, bo ty masz zbroję. Aha, to dlatego cię nie mogę tak bić. Kurde, ranuję tak. Half-Life już ranuję długo, a dopiero dzisiaj się tego nauczyłem. Dobra, więc już tutaj czekam, jak się tylko door zaopenuje. I lecimy. Jakbym tylko wcisnął. Muszę uważać, żeby mnie tutaj nie bzyknęło za mapą. I dobra, idziemy dalej. Więc teraz teleoffice. Tutaj będzie trochę tego szczelanka, takie strzelanka łażenia. To jest jeden z takich prostszych poziomów. Więc ja tutaj się szybko zrobię taki myk i ja sobie pobiegam, muszę teleporter ogólnie rozwalić i jak będę to robił, to oddaję głos do studia za ten czas. Ja ten głos przejmuję i chciałbym poinformować wszystkich, że otworzył nam się nowy cel donacji. Jest to ponownie cel dla Hadesa, tym razem jest to fanatyk wędkarstwa percent, czyli gdy Kadzik napotka jakąkolwiek rybę do złowienia w trakcie swoich ranów, będzie miał obowiązek ją złowić, o ile oczywiście wypełnimy ten cel do tego rana. Ten ran będzie już jutro. Dzięki Mary za... Proszę bardzo, akurat się tak zrobiłeś, że mogę tutaj pogadać, że mamy teleporter do rozwalenia, takie słupeczki. W sumie Hugo wie z czego, więc tutaj otwieram sobie drugie okienko, już z góry spróbuję rozwalić, bo będzie wygodniej. Z racji tego, że grał na wysokich klatkach, to fizyka się czasami grzebie i po prostu te słupki się same zatrzymują, unprompted, no na przykład, jakbyś, no nie, kurde, Dziunia! A, i idealnie, bo... Chciałem właśnie tego uniknąć, ale to mogę zrobić tak. Dobra, elegancko. Jeszcze sobie przeładuję. I teraz sobie bum. Jebudu. O, i dobra, i pozamiatane. I teraz jeszcze nam zostało tutaj słupki rozwalić. No i dobra, jak tutaj się dzieje cutscenka, to gdzie on jest? Kadziu, dumny z siebie jesteś?
Jest z siebie dumny, no trudno. Tacy też bywają. Idziemy dalej. Więc następna mapa to jest Training Course. Tutaj jest faktycznie kurs treningowy. To może być mapa zdradziecka. Trudne, jak się nie wie, co robi. Ja wiem troszkę wiem, co się robi, więc nie powinno być tak źle. Jeszcze ciebie. I teraz idziemy tu, tu rozwalić i teraz muszę... Tutaj jest buton, ja muszę dokonać puśnięcia, przestawię się na degla i lecimy. Więc... Teraz... O Boże, nie. 5 hapsów. To jest to 5 hapsów więcej niż potrzebuję, więc jest dobrze. Baton. Wychodzimy. Łatwo. Idziemy dalej. O, teraz będzie pierwszy poziom skradany. Są poziomy skradane w tej grze, tak. Więc muszę włączyć alarmy, wciskając 4 batony. Muszę też unikać ochroniarzy. Wyłączony alarm. Mam tak jakby 3 albo 4 strajki na tych właśnie laserkach. Więc tutaj już muszę troszkę uważać. Dobra. Padłeś. Wziąłem płytkę na poprzednim poziomie? Wziąłem, musiałem. A jeszcze tu jest. I dobra, i włączyłem wszystkie alarmy, więc mogę już zabrać sobie lampę i uciekamy dalej. Więc teraz będzie poziom przerywnik. Nie, to nie jest poziom przerywnik. To jest poziom typu wojsko Polska przejmuje to piętro. To jest poziom, w którym dużo granatów, ja używam przynajmniej. Bum, dobra, lecimy. 2, 3. Ugotował. Do tego wyjaśnić, płytkę zgarnąć. Dobra, armor, grzejemy. A, dobra, granat tak zabił, że nikogo. To dobrze, że wziąłem ten armor, bo ta mapa potrafi iść źle. Dobra, płytka wzięta, karta jej wzięta, biegamy. A już sobie naszykuję granacik, żeby go zagrzać zaraz. Dobra, może być, I guess. Dobra, przebiegnie. Typie! Ale won mi z przejścia. Dobra, wolnąłem go z przejścia, idziemy dalej. Zen Garden. Przez X. To jest mapa typu przerwa, to sobie tu przejdziemy. Tu już sobie wciskam baton, żeby otworzyć drzwi wyjściowe, aczkolwiek muszę zrobić tutaj detour, złapać łom. I teraz będziemy musieli zniszczyć eksponat płyty z grą Half-Life. I już wychodzimy. O, idziemy dalej. Co jest następne? Apartamenty. No słuchajcie, ja już tutaj zrobię zapis na twardo, bo tutaj może być nieciekawie. Wezmę płytkę. Sobie jeszcze nie, ale już sobie naszykuję, bo ogólnie muszę tutaj wziąć bezpiecznik, wymienić go. To się tak zaczęło przycinać. Martwi mnie to, Windows 11. Dobra, idziemy spać. Idziemy spać, moi kochani. Śpilkolot. O, tu jest mój śpilkolot. Lecimy śpilkolotem. Śpilkolot poleciany. No to idziemy. Tutaj muszę wziąć takie białe coś, wsadzić to tu. Prewencyjnie zetnę klatki, ale... O-o. Dobra, jak to rozwiązać? Ej, czat, patrzcie, tam jest jakiś koń. Dobra, nie było tego konia. Możecie patrzeć dalej. Dobra, idziemy dalej. Więc teraz będzie poziom typu puzzle. To jest zagadka. Ogólnie mógłbym od razu wklepać tutaj rozwiązanie zagadki i pójść dalej. Mógłbym też ją całkowicie skipnąć. Ale z racji tego, że jest 100% i ja sobie takie zasady wymyśliłem, to idziemy zrobić całą zagadkę. Wszystkie hinty zebrać. Więc po pierwsze, to jest śrubokręcik. Po drugie, to jest mikrofala. Po trzecie, to nie tu. Po czwarte, tutaj chyba coś mnie interesuje. Oto. Interesuje mnie komputer. Ta szafa mnie nie interesuje. Interesuje mnie o tu poklikać. Interesuje mnie tu poklikać. No i sprawa wygląda taka. Mamy śrubokręt, idziemy do szafy. W szafie będzie łom. Łom, a śrubokrętu użyjemy do roztworzenia tej kratki. Otworzymy sobie to i to. I tutaj chyba też coś było. Było. Dobra, wziąłem? O, teraz wziąłem.
Idę poczytać listy, biorę klucz do pokoju obok. Czy stąd wszystko zgarnię? Jak to nie? Dido. A, komputer, dobra. Komputer ogarnięty, wszystko tu zgarnięty. Idziemy teraz tu. Potrzebuję ładunków wybuchowych. Ładunki wybuchowe są zaprojektowane tak, że uszkadzają tylko i wyłącznie ściany, nic więcej. Więc spokojnie, jesteśmy bezpieczni. Czy coś tu jeszcze mogę? Nie, śrubokręt wziąłem. Dobra, idziemy dalej. Więc tutaj sobie rozwalę. I o nie, ktoś umarł, został zabity. Tu jest nóż, o nie, tu jest krata. O nie, czy został zabity nożem? Zobaczymy, bo tutaj jest ściana i mogę na nią zastosować ładunki wybuchowe, które uszkadzają tylko ścianę. I o mój Boże, tu jest kratka i tu jest otwarta i ja nie mogę, o nie. O nie, i tutaj nie ma drogi. Tutaj jest jakieś Taylor łóżko, tutaj jest komputer, tu jest coś tam namazane. Tutaj są lody tylko dla lisy. I o nie, tutaj jest pistolet. O nie, i tu jest książka, jak zabić sąsiadów i tego, i wziąć się, getawaynąć od tego. Więc mamy wszystkie poszlaki zebrane i teraz słuchajcie, z tego wszystkiego, co... Słuchajcie, mam nadzieję, że śledziliście, bo się okazuje, że Steven umarł z ręki lisy, ponieważ lisa to jest szmira i pistoletem go zabiła za rewęgę. I dostajemy za to płytkę i idziemy dalej. Więc teraz Headley and Crab Solicitors. Tutaj będzie trochę łażenia, więc oddaję głos na chwilę do studia. Dziękuję bardzo. I tutaj Take-kun dał 250 zł. Let's go! Z komentarzem Zlew, kiedy Kaiden? Mogę odpowiedzieć. Odpowiem na to pytaniem. Kiedy Kaiden? Oraz pozdrawiamy ekipę GSPS i wszystkich znajomych. Take, Yu i Lucrecja. Jo, też pozdrawiam. Też pozdrawiam męża z żoną i Scottem. Dobra, tutaj płytka zebrana, idziemy dalej. Tutaj guzior, idziemy tutaj. Musimy tędy wyjść, ale nie wyjdziemy, bo tutaj jest taki jeden dziad, to jak sobie tutaj wejdę, skręcę, to tutaj ma płytę Security. Bardzo znany zespół, muszę, dobra, tędy wychodzimy, idziemy dalej. Tu jest wyjście i tutaj niestety ten koleś tutaj zawsze stoi, jakoś specjalnie nic z nim nie mogę zrobić, może czekać po prostu aż przejdzie. Porobione, idziemy dalej. Więc coś się dalej idzie, teraz się nam szykuje zakład karny, ponieważ wiadomo, że w tym 24-piętrowym budynku musi być też piętro zakładu karnego. Więc tutaj musimy wejść tutaj. Ależ tu? Niech ci będzie. O, Łom, dzień dobry. Dobra, więc to był TWHL Tower 2. Ja chciałbym wam bardzo podziękować. A, dobra, idziemy dalej. Tutaj musimy rozwalić drzwi. Drzwi rozwalone. Musimy tutaj zaciągnąć zawajchę. Powiedziałem zaciągnąć zawajchę. Dziękuję bardzo. Coś się tam otwarło. Idziemy tam, gdzie się otwarło. Tutaj będzie płytka zakitrana. Powiedziałem, tutaj będzie płytka zakitrana. Jest płytka zakitrana. Ciągniemy za wajchę. Wajcha pociągnięta. I idziemy dalej. Tutaj musimy zakręcić. I już, moi drodzy, wychodzimy z tego le... A. Okej. Okay. Herbatka, to idziemy. Idziemy. Kolejny poziom. Tutaj jest szybka akcja. Tak w ogóle flipant, poziom zrobiony przez Polaka. Niestety nie pamiętam niku nigdy. Tutaj musimy wejść w krocze tego typa. Weszliśmy w krocze tego typa. Możemy iść dalej. Wciskamy guzior, wychodzimy. No i to jest cały poziom. Idziemy dalej. Von Braun. Więc... Motyw był taki, że poziom ma być zamknięty w piętrze, ale czy na pewno? Więc tutaj jesteśmy w jakimś storagu. Jakiś eksperyment ktoś robił, to zaraz mu zrobimy nieudany eksperyment. Wychodzimy. Więc musimy wejść tutaj, jest hasło. Hasło to jest 2, 9, 3 i 7. Musimy zabrać to pudło. Tutaj muszę... tak counterintuitively do tego, co się z reguły robi w Half-Life'ach. Pudła się... To pudło, im więcej mamy klatek, tym gorzej się je przesuwa klawiszem, więc wygodniej mi jest je pchać. Więc co robię? Pcham.
I teraz sobie wejdę tędy, tutaj zgarnę rurkę, tubkę, nie wiem, czekotubka, nie wiem, muszę ją naładować potem. Tutaj sobie zawczasu wypcham to pudełko, bo muszę pójść tutaj. Muszę pójść tutaj, przeskoczyć przez to okienko i sobie tutaj naładuję tę czekotubkę. Muszę uciekać szybko, bo tam jest coś, co szczyla, a ja nie chcę, żeby szczelało, bo boję się, jak szczylo. Więc mamy naładowaną czekotubkę, dajemy ją do urządzenia, które zużywa czekotubki. Wychodzimy, zgarniamy płytkę. Powiedziałem, zgarniamy płytkę i idziemy dalej. Następna mapa to jest Cupid's Q. To jest chyba mapa Polaka też. Nie pamiętam. Wiem, że Polak tutaj na pewno robił mapy. Jeżeli jesteś tym Polakiem i ja zapominam twojego niku cały czas, to przepraszam. Dobra, więc tutaj dwóch panów wyjaśnionych. Tutaj trzeba tych panów wyjaśnić. Tutaj musimy kliknąć w zdjęcie tego pana. I zdjęcie tego pana i się to otwiera i jest płytka. You're not supposed to be here. Forget about all this. Więc tutaj mamy panów już całkowicie wyjaśnionych. Tutaj jest pokój, w którym jesteśmy pierwszy raz. Na pewno się tutaj nic nie działo. Potrzebuję tego pudełka. To pudełko już zachowuje się normalnie, więc mogę po prostu podejść i mu zrobić żyt. Jak mu zrobię żyt, to mogę wejść tu i idziemy dalej. Potrzebuję teraz wziąć tą tego security cardu. Polska język, trudny język. Wchodzę tu, temu koledze sprzedam bułę. Pozbędę się jego trucha, ponieważ tylko zajmuje miejsce. Idziemy dalej. Idziemy dalej, musimy jeszcze się tutaj przeciurać przez kanały, tunele, czy cokolwiek by to nie było, bo to na wentylacji to mi za bardzo nie wygląda. Co to ma wentylować? Jakaś pasywna wentylacja, nie wiem, może tutaj ktoś pali szniebodę lodziową i nie chce, żeby było czuć. Idziemy dalej. Idziemy dalej, już stąd wychodzimy. Następny poziom. Trial by fire, więc no okazuje się, że no kurde, no to tutaj mam iść, co nie? Bo tutaj jest jakaś zagadka, co nie? Mam robota do Todo i kur... O nie, ktoś umarł i zostawił notkę. Oh, God help me, I have sent the face of the dev. Kurde, widział twarz dewelopera, niedobrze. Więc tutaj trzeba zebrać notki, bo tutaj jest historia. Za tymi notkami historia jest bardzo fascynująca, aczkolwiek mam ją w dupie. Idziemy, zbieramy dalej tutaj notki, zbieramy pistol. Tutaj była notka o tu, powiedziałem o tu, była notka o tu. Jeszcze w szafie była o tu. Powiedziałem, o, dobra. Tutaj jest też historia, notka, więc tutaj jest notka i notka powinna być też tu. I tu jest zapalniczka i teraz idziemy po szniebodę lodziowo. Szniebodę lodziowo będzie zakitrane nie tutaj. To jest gasolina po prostu, taka zwykła gasolina, ale tutaj musimy jeszcze skręcić, bo tutaj jest płytka. Płytka z instrukcją, jak się robi szniebodę lodziowo. I tutaj wychodzimy, tutaj trzeba się zakręcić przy drzwiach i jak nazbieraliśmy wszystko, to dostajemy tekst, że that seems like all of them. Powinno zadziałać, zaskoczyć. O, zaskoczyło, bo teraz tutaj robimy, podpalamy drewienko sobie, bo tutaj się jara, tutaj się źle działo chyba, nie wiem, może. Idziemy, wychodzimy, dzień dobry i koniec poziomu. Dobra, więc to jest Hard Inferno. To jest poziom fajny, szybki, przyjemny, jak się wie, jak robić. A ja tak się składa, wiem, więc najpierw muszę zakręcić tutaj sobie, wyjąć płytkę. Płytka wyjęta. Tak dwa razy go kopniemy dla sportu. Idziemy dalej. Ale się tym nie przejmujemy. Tutaj sobie skrócimy. Tutaj tak się składa, że jest staż amunicji. Przeładuję sobie. I tutaj otwieram. Tutaj muszę zacząć wyjaśniać panów. Tu sobie krzesełko rozwalę, guziora wcisnę i my już uciekamy. Więc ucieknięte. Więc teraz będzie repeszarz. To jest jeden z najdłuższych poziomów w grze. Polega na tym, że musimy okraść galerię sztuki. Dostajemy rzeczy, które pozwalają nam hakować drzwi i też hakować osłonę obrazów. Więc ja tutaj będę sobie hakował, kradł i oddaję głos do studni, tak. Na chwilę. Przyjmuję głos, jestem w studni. Mamy jednego donate'a na kwotę 10 zł od siostry numer 1. O! Z komentarzem trzymam kciuki za same szybkie rany. Pozdrawiam siostrę numer 1, w sumie też siostry numer 2, 3, 4 i 5. Idziemy dalej. Tutaj musimy dalej sobie nakraść, bo tu jest guzior ukryty i tu jest guzior ukryty. I tu jest sobie komputerek do hakowania, wezmę sobie hapsy, bo czemu by nie. I tu już sobie zahakuję za ten czas. Powiedziałem, zahakuję za ten czas, biorę obraz. Biorę
Biorę tutaj obraz. Jeszcze ten obraz i tutaj komputerek już mogę ukraść z powrotem. To są faktyczne obrazy, tak by the way. To są faktyczne obrazy robione przez ludzi. Tutaj muszę sobie otworzyć... Nie, nie mogę jeszcze. Rozpędziłem się za bardzo, więc sobie nie otworzę tu, aczkolwiek otworzę sobie tu. Bo tutaj muszę dokonać zrobić hacker bonzo. I buchnąć raz, dwa i trzy. I tutaj jest cztery. Buchnięte, dobra, to zabieram komputerek z powrotem. I teraz muszę otworzyć tutaj drzwi, ale o nie. Bo tam jest jeszcze komputerek do zahakowania. Więc idę go zahakować. Zaraz go zahakuję. Zobaczycie, w jaki sprytny sposób, moi drodzy. Sobie tutaj skrócę. Tu się otworzy klatka. Tu sobie przeskoczę. Zabieram sobie komputerek z powrotem. Lecę tutaj i wracamy dokładnie tą samą drogą, którą przeszliśmy. Więc mogę sobie teraz zahakować komputerek. I słuchajcie, zrobiliśmy zarąbisty hajst. Wszystko ukradzione. I uciekamy, ale o. No więc tego. Myślicie, że ja mogę to przeskoczyć? Kadziu, twoja wina. Idziemy dalej. No niestety musimy tutaj sobie coś poradzić, więc tutaj sobie zbierzemy brońkę tak na zaś. Na pewno się nam w ogóle nie przyda. Więc tutaj musimy przejść sobie tutaj, wyłączyć lasery. Problem jest taki, że jak włączymy lasery, to muzeum ma przygotowane... Galeria sztuki. Trudne słowo, ma przygotowaną alternatywną metodę ochrony, więc musimy sobie naskrobać plan. Więc pierwsze, co zrobimy, moi drodzy, to sobie nahakujemy GTFO. Nahakujemy sobie GTFO. Oczywiście GTFO to jest bardzo znany skrót od Gauss.Fax.Obstructions. Okej, więc mając to na uwadze, idziemy, stawiamy tutaj GTFO i teraz musimy, z racji tego, że włączyliśmy laserki, to po pierwsze włącza się niestety biologiczna funkcja ochrony, czyli to są sznarki, takie wielkie sznarki. Tutaj zebrane i chyba wszystkie już hakier komputerki zebrane, dobrze kojarzę. Wszystkie komputerki zebrane i mamy już komputerki bardziej dohakowane. I teraz to są komputerki, które nam przekierują laserki z galerii. Więc te laserki kładziemy w miejscach raz, w miejscu dwa i w miejscu trzy. I teraz możemy biegać i włączyć laserki, żeby zrobiły żyt. I laserek się nakręca i zaraz właśnie dokładnie w taki sposób zrobi żyt. No i teraz możemy już uciekać, tylko słuchajcie, no jak teraz uciekniemy, to gra nam powie, że no 65%, a to jest run na 100%. Co? I guess? Dobra, niech ci będzie. Wracamy. Dobra, więc wracamy. I teraz po pierwsze, tutaj jest ukryte coś. Jest dogfish, moi drodzy. Jest ukryty dogfish, tutaj możemy sobie zabrać tę panią i tutaj możemy zabrać sobie komputerek. Ja tutaj będę już czyścił resztę obrazów i oddaję za ten czas jeszcze głos do studia. Ja ten głos przejmuję i mamy 250 zł. Ej! Od Fringilli z komentarzem. Ja pozdrawiam wszystkie siostry numer kolejno 24513. I w ten sposób przebiliśmy już GSPS 2019. Mamy godzinę, nawet nie 16, pierwszego dnia eventu. A to jeszcze obiad trzeba zjeść, a wy tak wpłacacie, no, zasługujecie, klaśnijcie sobie tak 2-3 razy. Widzicie, jaka słuchana widownia? Tylko na GSPS-ie taka widownia. Więc tutaj pozbierane obrazy, zabieram komputer do haksowania i teraz z racji tego, że na obrazy mam nazbierane, to i tak jeszcze nie wszystko, ponieważ jeżeli ktoś ma wprawne oko, jeżeli ktoś jest dobrym obserwatorem, to mógł zobaczyć, że ja tutaj... wy jesteście wprawnymi obserwatorami, ale ja nie umiem chodzić, więc tutaj rozwaliłem kratkę, tutaj jest wiatrak, rzucam granat na wiatrak, granat zrobi bum. Ja sobie tutaj wejdę i jeszcze tutaj dwa obrazy wyjaśnię. Wyjaśnię jeden i wyjaśnię kosiulkę. I jeżeli dobrze kojarzę, to będzie wszystko. Jeżeli nie będzie wszystko, to się... Nie wiem, czy wrócę. Może. Zobaczymy. Ale powinno być wszystko. Zrobię save'a tutaj w razie W. Się wrócimy tak dla zasady. 100%. Więc to było przedostatnie piętro. Doszliśmy na parter. Więc to jest ostatnia mapa podstawki gry. Ta mapa jest już prosta w odróżnieniu do tamtej. Więc ja tutaj muszę po prostu przejść. Płytka jest tutaj. Biegamy tutaj, wchodzimy tu,
I teraz musimy się przedostać tutaj znowu wentylacją. Przejdziemy tutaj. To już jest naprawdę krótka droga do samego końca. Już za chwilę opuścimy wieżę. Tutaj wcisnę guzior, że trzeba pociągnąć, ciągnąć za wajchę. Tu sobie wezmę to jako pamiątkę. Więc lockdown jest wyłączony, ale kurde, słuchajcie. O nie! O nie, to jest napad, to ino napad. Nie wiem, zapomniałem linię z Vice City. Dobra, więc musimy tutaj trochę powyjaśniać. Tu jest pan numer jeden z napadu. Oczywiście wyjaśnimy go bronią, która ma największy DPS w tej grze. No i dobra, słuchajcie, i myślimy, i to wszystko, co nie wiadomo. Myślimy, że to wszystko, co nie, ale tutaj no, kurde, ale tutaj jest jeszcze czołg. My wyjaśniamy czołg. Wyjaśniamy go w taki sposób, że zostajemy tak, że możemy my go strzelać, a on nas nie. No i tutaj będzie krótka cutscenka, no bo przyjdzie ten ziutek z góry i powie, że no fajnie, dobra, idziemy bio. Więc jak tutaj się wyjaśnia, to jeszcze na chwilę głos do studia. I czeka nas ostatnia mapa. Dzięki ślicznie, ja tak na krótko. Dostajemy 50 zł od Kampa. Bez komentarza, licytacji. Więc to jest, więc jeżeli chodzi o podstawową grę, to już są wszystkie mapy. Jeżeli i za chwilę zostaniemy zewaluowani, czy faktycznie zebrałem wszystkie płyty, jeżeli, bo to ile zbierze, bo potrzebujemy co najmniej 12 czy tam 13 płyt, żeby dostać ostatnią mapę, a my zebraliśmy wszystkie, więc za 100% wszystkie zebrane płyty, czyli to, co trzeba było zrobić w runnie, nie wiem, czemu kleszczecie, that's what it says on the tin. Więc za to, że zebraliśmy wszystkie płyty, moi drodzy, dostajemy Otisa. Otis jest super pomocą w tej mapie i to naprawdę, ponieważ Otis ma digla, Otis bije dużo, o mój Boże, o ile Otis bije. Więc ostatnia mapa to jest Scenodrom XL. To jest, tak naprawdę ta mapa to jest Gauntlet. Ponieważ jest 6 fal w tej mapie i za każdym razem po prostu sobie losujemy przeciwnika. Ja będę tutaj się starał jak najszybciej zabić i wylosowaliśmy największe dziarostwo. Super, zarąbiście. Więc Otis nam będzie tutaj bardzo pomagał. Więc pierwsze dziarostwo to są te straszaki, które były gdzieś tam po drodze na tej słabej mapie. Klatki mam ustawione na wysoko, ponieważ chcę, żeby były na wysoko, ponieważ oni się wtedy wolno obracają. I mogę ja je bić i mogę, że Otis ich bić wtedy. I mogę jeszcze, o, jeszcze tego trzeba wyjaśnić. I został wyjaśniony. I to jest pierwsza fala. I tak mniej więcej będzie wyglądała ta mapa. Będzie 6 fal w sumie, 6 plus final, więc jeszcze mogę na chwilę oddać głos do studia za ten czas. Dzięki ślicznie. Mamy 2 donacje bez komentarzy. Jest to 5 dyszek ponownie od Kampa i 2 dyszki od TheFellowV. O, Fellow! Mój klon, gdzie on jest? Siema, klonie. Oraz 25 zł od Raja z komentarzem Linux lepszy. I wszystkie te donacje poszły na fanatyk bękarstwa Present w Hadesie. Nie, kurde, coraz gorsze te farmazony wypisują w tych donacjach. Dobra, więc druga fala, moi drodzy. Ja sobie tutaj zrobię resztę komunicji. I co teraz wylosujemy? Dobra, wylosowaliśmy handbaje. To będzie szybka piłka akurat, thankfully. To znaczy, to są rundy, nie fale, powinien być bardziej dokładny, ale to po prostu podchodzę, klepię. Powiedziałem klepię. Ciebie klepię. To, I guess. Może być, dobra. Bierzemy takie zwycięstwa, spokojnie. Więc już się nam szykuje runda trzecia. Runda trzecia jest ustawiona. Runda trzecia to zawsze jest miniboss. Więc tutaj już sobie, już no otwiera, złapiemy sobie hapsy troszkę. No i dobra, co się wyla... Tutaj będzie midboss. No niestety nie będzie Karalucha. Nie będzie Karalucha. Karaluch się nie przeciśnie, niestety będzie midboss. Ale na midbossa znowu weźmiemy sobie to. Zapiszę sobie, bo te drzwi mogą być z radzieckie. Mogę na nich utknąć. Więc midboss to jest... O, cześć. To ja zrobię tak i zrobię ci tak i zrobię ci jeszcze... Jakbym w ogóle trafiał? Otis? Coś? Nie? No dobra, niech ci będzie. Chyba nie bije swoich albo coś. Nie wiem. Nie wiem, jak ktoś... Nie wiem, kurde... Nie, nawet już nie zaśpisz tego na to. Więc jeszcze 3 fale nam zostały. 3 plus 1. Więc 3 plus 1.
O mój Boże, teraz się na koment rana tak sypie, kurde informacji do przekazania dajesz, Karmilen. To jest ponownie Campo i ponownie 50 zł i ponownie bez komentarza, ale tym razem na 50 zł idzie na licytację w Dactyls Remastered, wybór ścieżki dźwiękowej na wersję remasterowaną. O, w końcu się udało, super, gratuluję. Każdy może się nauczyć używać naszego trackera do donacji. Więc runda czwarta. Tutaj już panowie żołnierze, tu jest pan ze szczelbą. Tu jest pan ze szczelbą. Dzięki Bogu Gaussem można skanować przez... Z Gaussem dobrze idzie skanować ogólnie. W sensie skanować, wallbangować, nie znam terminologii. Ja tam tylko umiem Rocket Jump, 360 No Scope i takie tam. Więc zostały nam dwie fale. To znaczy dwa tak jakby poziomy, levele O. Więc tutaj są hapsy, pozwolę sobie zgarnąć, bo hapsy są za darmo. Sobie naładuję hapsy. I co się nam wylosuje? Wylosowali się nam Barney'e, więc sobie wezmę Gaussika znowu. Idziemy, idziemy. No i dobra, wyjaśnieni. Zawsze mnie bawi. Dobrze, więc tutaj już się zbiera fala numer 6. Fala numer 6 jest wyjątkowa, ponieważ ona ma, w sensie runda numer 6, mylę cały czas runda fala. Runda fala numer 6 ma w sobie 9 innych fal. Więc tutaj musimy się przygotować, ponieważ sobie tutaj wylosuję. Załaduje się w międzyczasie. Będzie git. Więc tutaj się wylosuje absolutnie wszystko. I teraz słuchajcie, możemy na przykład na wrogów możemy się zagapić, możemy używać wyzwisk, możemy ich lekko zdysrespektować. Bierzemy czwartą opcję i idziemy ich bić. Więc zaczynamy, moi drodzy. Najpierw Vortigonty, Alien Slave, jak to woli. Otis tutaj robi zarąbistą robotę, bo bije za dużo. Otis ma Gnata, Otis ma Degla, Bull Squidy. Muszę uważać, gdzie łażę, ponieważ jest bardzo możliwą rzeczą, że zostanę tutaj zdefragowany. Więc pierwsze trzy fale, tutaj już się dostajemy depot amunicji. Ja już sobie szykuję z powrotem moją broń z największym DPS-em. O, znowu te straszaki, ale teraz one będą spadać szybko. Jakby się chociaż umiały obrócić. O Boże, to był prawie telefrag. Dobra, wyjaśnieni. Runda następna za 5 sekund. Sobie dobieram ammo. I jeszcze zostały nam... 12. Aha, tak też można. Okej, więc tutaj już. Więc tutaj zostaje szybko wyjaśnić te dziady. Dzięki Bogu oni są dla Otisa na one hita. O, elegancko. To, o, znowu żołnierze. Problem jest taki, że z tą brońką nie możemy już skanować. Znowu 5 sekund do następnej rundy. Zgarniamy sobie jeszcze refilamo. Mamy armorek na pełno, więc dobra, już niedużo zostało. Jeszcze India. O, jeszcze Granty. I to jest cała runda szósta. I to już jest, ja już tam mówię, żebyście się tam trzymali z tyłu na... Żebyście tam z tyłu już trzymali przyciski na timerze. Mówiąc tył, mam na myśli ani wasz, ani mój tył, tak naprawdę przód tam. Więc tak, już się powoli zbliża czas. Bo już została nam naprawdę ostatnia runda, ostatnia, finałowa, super boss, super szef, o mój Boże. Więc już tutaj idę się przygotować. Palę tutaj, zbieram komplet wszystkiego, całej amunicji. Nastokuję się na całe życie. I to będzie ostatni szef, moi drodzy. Idziemy. Już wyciągam Gnata. O, więc ostatni szef, moi drodzy.
Słuchajcie, czym go chlepniemy? Nie wiem. Ja zrobię tak. Nie, jak zrobię tak, to nawet nie zadziała. A, zadziałało, okej. No dobra. Więc to był ostatni szef. Więc to były wszystkie mapy w TWHL Tower 2. To są wszystkie mapy. Pokazałem wam praktycznie wszystko, co było w tej grze. I czas będzie... teraz. Więc to był TWHL Tower 2. Jeszcze raz, to była świetna kompilacja map zrobionych przez uczestników forum TWHL. To jest druga taka kompilacja i również teraz w testach jest kompilacja TWHL Tower Source na silnik Half-Life'a 2. Jeżeli chcecie spirenować Half-Life'a, zapraszam na sourcerans.org. Tam są świetne resursy na temat renowania Gold Source'a, source'ów, no różnych gierek Half-Life 1, 2, takie tam. Kubok już na mnie dziwnie patrzy, więc ja już uciekam. Ja już uciekam, nie będę się przedłużał, tylko ja już skończyłem. Karmilen, możesz tylko ostatnie słowo. Jak najbardziej, mam tutaj dwie donacje. Pierwsza to jest ósemeczka od Lesart. Komentarzem coś ta kwota taka mało okrągła. I poszły małe cegiełki na cele donacji w Hadesie. I 10 zł od majonezu z komentarzem grajcie w Stari. Dobra, Stary. Może, nie wiem, przyjedź, postaw, to zagramy. Przyjedź, postaw, zapraszamy, mamy całą sekcję gier rytmicznych dla fanów rytmików. Cały event jest otwarty, można kupić bilecik. Tylko że kurde, mój Boże, zapomniałem o najważniejszym. Ja jeszcze jedno chciałem wam pokazać, ale to dosłownie zabiorę wam minutę waszego czasu. Ja się tu przygotowałem, muszę zrobić tylko taki myk. Bo słuchajcie, to jest, jeżeli Pitpo jest na sali, to Pitpo musi być na sali, bo to jest dedykacją dla Pitpo. Bo pokażę wam z TWHL Tower 1. Już odpalam gierkę. To było Base to Match. Nie, to było Base to Many, Boże. Ojej. Map, Base to Match. Dobra, więc wchodzimy tutaj. Wezmę kluczyk i tutaj jest wielki głośnik. I Monsieur La Boule. Ja jestem Mr. Mary, dziękuję za dzisiaj. Miłej reszty eventu.